Siemanko, siemanko, Michał z tej strony Money Makes Money. Witam na kanale. Dzisiaj nagrywamy z telefonu, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak należy zamknąć farmę na pancake. Może nie tyle co zamknąć, bo farma już została zamknięta, po prostu ta farma już nie działa. Po prostu trzeba wyciągnąć płynność. Wiele osób mnie o to pytało, czasami są z tym jakieś problemy ze względu na to, że trzeba robić to ręcznie. Dlatego dzisiaj właśnie zajmiemy się tym tematem. Nie wiem, czy wmontuję, ale zapraszam na intro. Michał sam wie, że bez tego się nie obędzie. Dobra, przenosimy się na PancakeSwap, wchodzimy na farmę i jak zaznaczymy sobie tutaj Finished i Staked Only, to tutaj są farmy, które już zakończyły swoją działalność. Tak jak widać, APR jest tutaj 0%, więc ta farma już dla nas nie zarabia. Mam tutaj SwingBee i BNB, to jest chyba nawet ta sama pula płynności, którą dawałem w moim pierwszym filmie. Generalnie, jeśli masz jakieś pytania odnośnie PancakeSwap, to sprawdź inne wideo na moim kanale, bo jeśli chodzi o pancake, to są już tam chyba ze 3 wideo nawet. Ok, tutaj klikamy minus i oczywiście dajemy maxa. Confirm. Tutaj trzeba zatwierdzić kontrakt. I czekamy sobie. Ok. Czyli farma została odstejkowana. I teraz oczywiście to nie jest koniec jeszcze, bo musimy sobie wejść tutaj w trade, liquidity. I widzicie, ja tutaj nie mam żadnej farmy. Nawet jak kliknę find, no to teraz muszę ją wpisać ręcznie. I wiele osób ma z tym problemy właśnie. Więc szukamy tutaj naszego SwingBee. Tak. To jest kontrakt, który się akurat znajduje na CoinGecko. Dajemy import. I tak jak widać, nasza farma się tutaj pojawiła. Więc dajemy tutaj manage this pool. I dajemy remove. Oczywiście usuwamy wszystko. Klikamy enable. Zatwierdzamy. I dajemy remove again. Zatwierdzamy kontrakt i czekamy. Gdybyśmy tego nie zrobili, to na naszym portfelu będą tak zwane LP tokeny. Z tymi LP tokenami nie da się zrobić zbyt wiele, dlatego właśnie musimy usunąć tą płynność. I tak jak widać, był tam komunikat, że teraz nasze tokeny już wróciły. I tutaj mamy trochę BNB i trochę tych tokenów SwingBee. Tutaj jest jeszcze dalej remove, ale to dlatego, że ten kontrakt po prostu się nie wczytał jeszcze. Jak damy teraz te farmy, dajemy na finished i tutaj już nic nie ma, tak jak widać. No i pięknie, łatwo i przyjemnie możemy teraz wrzucić kolejną pulę płynności, tylko tam musimy znaleźć inną parę i tyle. Dzięki wielkie, zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgów, pozdro, siema, yo!